Kto ty jesteś? Szkakun mały. Cześć! Dzisiaj będziemy przenosić 5 skakunów Fidypus Regius Everglades. Chcemy, żeby w każdym pojemniku było inne podłoże. I do dyspozycji mamy Jungle Earth od Bioter, Vermiculite. Fajny, taki grubo zmielony i nie pyli się tak bardzo jak ten drobniejszy, też od Bioter. Zrębki drewniane, zrębki kory, takie fajne kolorowe podłoże. Do wystroju mamy całą torebkę suchych korzonków, również suszone strączki. Dostaliśmy od Claudii z Terra Shopu. Claudia, pozdrawiamy. Oczywiście mamy też porosty i jakieś inne gałązki. Liany. Lian na pewno nie będziemy używać, bo byłoby szkoda je łamać do takich małych pojemników. Ale mamy też suszone elementy wystroju. I takie suszki będą się nadawały właśnie bardziej tam, gdzie nie ma zbyt dużej wilgotności, żeby Wam po prostu to nie zgniło. Dostaniecie je praktycznie na każdej giełdzie. Duży wybór jest na przykład u Vantis Terra, w Terra Shopie albo u Spiders and Reptiles Lublin. A też jeżeli zobaczycie pleśń na jakimś takim suszonym elemencie, to często wystarczy go po prostu umyć, a później dobrze wysuszyć i można go na przykład włożyć właśnie do suszenia do piekarnika. I przejdźmy już do urządzania. Mamy 4 pojemniki takiej kostki 12x12x12 cm. Przy pierwszym pojemniku użyliśmy ścinków kory jako podłoże. Przy drugim na spód daliśmy vermiculite. Do trzeciego jako podłoże użyliśmy drewnianych zrębków. Przy czwartym na spód daliśmy Jungle Earth. Piąty pojemnik jest nieco wyższy, ale też użyliśmy tu Jungle Earth. A tutaj już widzicie naszą samiczkę. Do tej pory skakuny były w kliszówkach. Łatwo znajdowały tu pokarm, rozwijały się prawidłowo i liniały bez żadnych problemów. Każdy z nich miał gniazdo na górze pojemnika, zaraz przy wieczku, a na dole, jak widzicie, zbierały się resztki z wylinek. Wszystkie te skakuny są z gatunku Fidypus Regius Everglades. Są one w stadium L5, więc do dorosłości brakuje im jeszcze około 2 wylinek, bo skakuny przechodzą w swoim życiu 7 wylinek. Jak wiecie, skakuny mają bardzo dobrze rozwinięty wzrok. Samiczka nas teraz obserwuje. Zobaczcie, jakie ma piękne, błyszczące helicery, mieniące się różnymi kolorami. Chodź mała, zasługujesz na dużo ładniejszy domek niż ta kliszówka. Oczywiście karacza na zachętę. A tutaj widzicie, jak macha odnóżami. Skakuny właśnie w ten sposób mierzą odległości, jeśli na przykład szykują się do skoku. Akurat dla tej samiczki wybraliśmy pojemnik z vermiculitem. Będzie ją fajnie widać na takim jasnym podłożu. Tutaj, jak widzicie, używamy takiego przyrządu dentystycznego. Jest to nożyk do modelowania wosku inlay. Z jednej strony ma ostrze, a z drugiej taką okrągłą końcówkę, dlatego jest bardzo poręczny właśnie przy manewrowaniu przy takich drobniejszych zwierzętach. I czas na przeprowadzenie kolejnych skakunów. Teraz widzicie samczyka. On całkiem chętnie skoczył do nowego pojemnika. Pamiętajcie, że skakuny tak na 20 cm mogą sobie spokojnie skoczyć, ale zawsze zostawiałem za sobą sieć asekuracyjną podczas takich skoków, więc no raczej nic im się nie powinno stać.
I takie piękne zbliżenie makro dla Was. A nawet piątkę ze skakunem. Niestety na zakończeniu nie ma głosu, bo mikrofon całkowicie już odmówił nam posłuszeństwa. Było jeszcze gorzej niż w tym ostatnim filmie z konkursem. Dlatego coś tam dogrywamy. Chcieliśmy Wam tu pokazać wszystkie pojemniki w zestawieniu. Jak widzicie, są już wszystkie skończone, przeniesione. Młode skakuny, które dziś przenieśliśmy, to potomstwo tego dorosłego samca, którego już znacie z naszych filmów i streamów. Przyjechały do nas z Francji od Marka. W komentarzu możecie napisać, które podłoże według Was wygląda i sprawdzi się najlepiej. Mnie najbardziej podobało się to jasne z wermikulitem, a z kolei Łukaszowi bardziej podobało się to z Jungle Earth. Pamiętajcie, łapka w górę, jeśli film Wam się podobał. A kto jeszcze nie wie o naszym konkursie, to szybkie info. Jutro, czyli w niedzielę wieczorem, pewnie koło godziny 20:30, będziemy losować zwycięzcę. Do wygrania kubek z własnym zwierzakiem. Będzie on wykonany przez Kingdom of Wildlife. Na naszym kubku, jak widzicie, jest pajączek z naszego logo, czyli Caribena Versicolor. Link do konkursu oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. A my widzimy się już na streamie. Do zobaczenia, cześć!